Siema, dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na komentarze, które były pod poprzednim filmem, bo widzę, że administracja 9K tam troszeczkę się ostrała. Więc tak, pierwszy komentarz. Kika i Aibany nie poleciały. Jedna osoba, która dostała mu to sramna psy, bo kolego nie umie nad sobą panować, a co poranek jest napisane w akomemec, będą to tam po skończeniu merka. Klienty było wszystko napisane. Nawet jeśli sam chce zdobyć klienty, to ostaną odmieszczone na naszej stronie, bez opłat, lol. Więc tak, kolego, doczytaj wszystko, a potem rób miki. Proszę, to ciekawe, czemu nie mogę wbić na 9K'a? Bo może dostałem bana, idioto. A te klejnoty, tak się to nie opłaca się zdobywać, bo tam trzeba robić jakieś zadania, tam trzeba wbijać do gierek, trzeba wbić jakiś poziom. To jest takie kompletnie bezsensowne, więc no, to się nie podoba. Nie rozumiem, co mówisz, halo, ktoś wytłumaczy, no to kup sobie sławki. Kolejna osoba, nie wiem, ale się wypowiem. Widziałeś tu ten, co ty widziałeś, a nie co widziała administracja. Takie jak Grzynik, kiedy nie co powiedział, obawiam to nie zrobiła to słowa z polskiej, więc nie tutaj kończę chodzić. No, nie wiem, w sensie bym tutaj zdał screenshota, przecież mam bala, więc nie mam screenshota, ale on tam pisał idealnie, że nie było żadnego łamu, więc ja chyba wiem, co czytam jeszcze. Tak jak Grzynik napisał po łamie, nie powiedzieliśmy się kolejny raz, dlatego Discord został oddany do osób, które mają propozycję, żeby jeszcze przyjąć tego Discorda i dać mu drugie życie. Dlatego my nie mogliśmy dać jako miejsca 9K'a. No, na pewno oddanie mu to życie to jest na pewno dobry krok, no, brawo. Po ostatnim włamie zostało wyrzucone prawie 30 osób. Nie powinieneś nagrywać filmików, ponieważ nic nie widziałeś, nic nie byś widział. Pierwsze, ja sam to co widzę, a nie to co wy widzicie. Bo wy się możecie widzieć coś innego, a ja widzę coś innego. Dobra, siema.